Dobra, Skowron. Skowron! Dawaj piłkę, będę robił techno. Co? Techno! Dobra! Cześć, tu Kuba Sojka, Szkoła Muzyki Nowoczesnej. Dzisiaj robimy techno z piłki, konkretnie z tej piłki, na której siedzę i zaraz z pomocą Skowrona nagramy sobie sample piłki na mikrofon i wykorzystamy sample, żeby stworzyć techno z piłki. Jedziemy. Dobrze, mamy tutaj teraz nagraną ścieżkę audio już wraz z piłką. Brzmi ona mniej więcej w ten sposób. Możemy trochę podgłośnić gain danej ścieżki audio. Natomiast my zaraz wybierzemy sobie jeden tylko fragment, tak żeby go zlupować, nałożymy efekty i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz po wybraniu jednego fragmentu piłki, tutaj widzimy, że jest właśnie wybrany jeden fragment z tego naszego nagrania. Ja już tutaj ten fragment sobie zlupowałem, jest również tempo ustawione na razie na 133 BPM. Brzmi to w tym momencie w ten sposób. Czyli już mamy jakiś bit ułożony, jakiś rytm. Tutaj dodatkowo można by użyć efektów audio, takich jak equalizer oraz kompresor. I tu jeszcze w przypadku akurat tego sampla chciałbym go jeszcze bardziej podbić, jeżeli chodzi o dolne częstotliwości. I wykorzystamy sobie zaraz jeszcze syntezator z falą sinusem, tak żeby dodać więcej tych najniższych częstotliwości. A więc sprawdźmy, jak to brzmi teraz z equalizerem oraz z kompresją. Uwaga. Tak więc teraz już mamy materiał bardziej skompresowany. Dodajmy sobie jeszcze syntezator, czyli sinus. Włączymy sobie kanał i możemy jeszcze tego sinusa odstroić wysokością dźwięku. Zobaczmy, jak to razem hula. Także mamy gotową stopę. To teraz możemy przystąpić do obróbki ponownie sampla z piłki, żeby stworzyć jeszcze kolejne elementy, takie jak na przykład hi-hat bądź inne perkusyjne elementy. A jeszcze, żeby wzmocnić chociażby tą naszą piłkę, sample z piłką, możemy jeszcze dodać łagodny pogłos. Zobaczcie, odkręcimy jeszcze na sędzie do niego podgłos. No i już mamy dobry klimat. To teraz zaczniemy sobie dodawać kolejne ścieżki, chociażby coś na zasadzie toma perkusyjnego. Więc mamy tutaj sample, my sobie odetniemy dolne pasmo z niego, tak żeby się pozbyć basu. I możemy też go przetworzyć przez dodatkowy delay, czyli tak, żeby nam stworzył coś na zasadzie sztucznego stereo, tak zwany efekt hasa. Dogramy sobie jeszcze ten element. Powiedzmy, mamy taką pętlę. Ja teraz sobie to tylko skwantyzuję do rytmu, tak żeby mi się to nie rozjechało w rytmie. Mamy tutaj kolejną ścieżkę. Możemy zagrać ponownie ją trochę wyżej i zobaczcie, że też znowu mamy wycięte pewne pasma. Nagramy sobie coś na wzór rimshota. Dobra, ponownie to skwantyzujemy, wyrównamy. Kolejna ścieżka, również jest to sample piłki, tylko tym razem jest to zagrany sample bardzo wysoko i mamy również tutaj spore odcięcie filtra. Ok, nagramy sobie z tego hi-hat. Dobra, możemy sobie wybrać jakiś jeden fragment, to tylko skwantyzujemy. Wybierzmy sobie jeden fragment tutaj od drugiego taktu. Wystarczy nam taka długość.
i tutaj mamy ostatni element, ostatni nasz sample. Też mamy mocno sfiltrowaną piłkę, jest ona też mocno skrócona i zrobimy z tego elementu jakiś wyższy hi-hat, powiedzmy gdzieś tutaj. I to już możemy ustawić sobie po prostu jedną nutkę, która będzie ciągle powtarzana w szesnastkach. I zrobimy sobie takiego loopa. Teraz na przykład na sekcji master możemy dodatkowo dodać właśnie kilka jeszcze efektów, takich jak chociażby utility, żeby zmonofonizować bas, bo tutaj użyłem też kilku efektów przestrzennych. Dodałem jeszcze kompresor OTT z Abletona oraz limiter, żeby całość już wykończyć, co finalnie brzmi w ten sposób. Jak sami widzieliście, muzykę można zrobić praktycznie ze wszystkiego, można nagrywać różne sample z różnych przedmiotów. A kto pyton, nie wielbłąd. Ty, dobre to jest.